No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim moi drodzy, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry, jaką jest Pokémon Xenoverse. I pamiętacie pewnie, że ostatnio zniszczył mnie ten Rapidash w tej swojej elektrycznej, burzowej formie, więc stwierdziłem, że nie mogę tracić czasu. Muszę trenować, z tego powodu nawet odpaliłem transmisję na żywo, w trakcie której trenowałem Pokémony, nawet złapałem parę nowych, w wyniku czego mój skład dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej, więc od razu wam pokażę, co się działo. Więc tak, moi drodzy, Kofagrigus, tak, to jest ten Kofagrigus, którego pamiętacie z walki z liderką. Znaczy, to nie jest ten sam, nie ukradłem jej. Chodzi o to, że po walce z liderką, bo chyba dopiero po walce z nią, na zachód od miasta, pamiętacie tam, jak zanim przybyłem do Isztar, był taki strażnik na północy, który blokował mi wejście, no bo on tam był, wiecie, miał działanie, był pod wpływem działania tego zaklęcia. I tam okazuje się, że jest kolejna brama do wymiaru Xenoverse i jest 1% szans na złapanie Yamaska, który ewoluuje na 34 poziomie, w wyniku czego, no miałem tego Yamaska, zresztą muszę go znaleźć, czemu nie, gdzieś tu pewnie jest. W ogóle właśnie Blingrim mój na 40 levelu ewoluował, teraz mam Blingrydża, całkiem przerażający Pokémon, wygląda znacznie fajniej niż ta wcześniejsza forma, więc spoko. Mój Lisełek, którego zamierzam dzisiaj używać, też ewoluował. Ja go wcześniej nie trenowałem, to jest Hikilu. Teraz już przeobraził się i nazywa się Milomute. On potrzebował Ice Stone'a do ewolucji i naprawdę wygląda epicko. Tak samo tutaj ten mój latający mały Pokémon, który wygląda jak jakaś ryba, też ewoluował, w wyniku czego mam teraz Honchena. On ewoluował na 30 levelu. Jest smokiem. Waży 241 kg, masakra, ten tylko 5 ważył, no nieźle. Lećmy dalej. Pokażę wam, co tu jeszcze nowego było. O, złapałem taką, to jest chyba Pikachu podobny Pokémon, nazywa się Gachigachu. Jest elektryczno-lodowy, ponoć nie ma żadnej ewolucji, zresztą widać, bo kolejny jest Miltank. Złapałem gdzieś w lesie tego krzykacza, histerika, spoko. Lećmy dalej, jeszcze nowości, no jeszcze jakieś nowości były, no tutaj to już te znamy. O, w ogóle jego trenowałem, a nie mam go w teamie. Trzeba by wziąć chyba tego Sasquatch, tak sobie myślę. Chociaż nie wiem, który on ma poziom. Obecnie, czy ja go wytrenowałem odpowiednio mocno. Dobra, szukajmy dalej i... A nie, to jest Eldiv. A, bo to jest Pokédex Eldiv. No dobra, a, bo mamy oddzielną lokatkę na Xenoverse. Okej, okay, nie ma tak dużo tych Pokémonów. Mój Elekid ewoluował w Elektabazę na 30 levelu i wygląda teraz tak, jest fajny. Oprócz tego, no właśnie ten Yamask. Yamask wyglądał tak oto przy łapaniu. Taki dzban, można powiedzieć. Dzban na wodę, jak to ludzie mówili. I to nawet pasuje, ale teraz mamy jego. Więc całkiem spoko. Tak sobie patrzę na ten mój team, bo zaraz ewoluujemy Pokémona kolejnego. Tak myślę, czy kogoś... Nie, no może lećmy tym... Chociaż nie, dobra, może Harołka schowam, on może się aż tak bardzo nie nadać. Jeżeli chodzi o Elektabaza, jego można ewoluować i on nie będzie Elektawajerem, stanie się jakimś zupełnie nowym Pokémonem. I do tego potrzebny jest Xenolit. I wszyscy pisali, że ja mam Xenolita, a ja potem takie... Ej, zaraz. Mam Xenolita? Nie pamiętam. I okazało się, że jak złapałem Spirit Tomba X, to on trzymał przy sobie ten przedmiot. Czyli jak łapiecie Pokémony X, które są rzadkie, to też jest jakaś szansa na to, że będą mieć ten przedmiot, bo nie każdy miał. U mnie Elekid nie miał, u mnie Sharpedo nie miał, tutaj ten Yamask nie miał, ale akurat Spirit Tomb miał. Więc na przykład u was mogło być tak, jak graliście, że wy mieliście przy Elekidzie albo przy Sharpedo. No ja nie miałem, ale przy nim mam. W wyniku czego mogę użyć teraz tego przedmiotu z Xenolit i... Ewoluujmy Elektabaza. Mam nadzieję, że będzie epicki. Teraz wyglądał fajnie. Co to będzie? Halo. To na pewno nie będzie Elektawajer. Co ty, czym ty się staniesz? Wow! Ej, wygląda epicko. W ogóle jest połączony jakimś prądem. Nazywa się Electaburst. Okej. Okay. Pokażcie mi go, chcę zobaczyć jego statystyki, chcę zobaczyć go całego. I dostał typ elektryczny, co pasuje patrząc po wyglądzie. Ej, masakra, ale on świetnie wygląda, wręcz może głowy sobie odbijać własnymi łapami. Genialne, bardzo szybki, 111 speeda, ma Levitate'a. No genialna abilitka, ponieważ on dostawałby normalnie razy 4 od ciosów ziemnych.
A tutaj nic mu nie zrobią, haha, dobrze. Specjalny atak bardzo fajny. Ej, mam nadzieję, że mogę go nauczyć jakiegoś ciosu elektrycznego, bo on by się przydał. On by się przydał, no bo ciosy ogniste będą słabe, no bo tam pada deszcz przy tamtej walce. Więc ja liczę, że będzie dobrze. W ogóle tego Blingridge'a też nauczyłem fajnych ciosów. No dobra, pokażcie, czego ty się uczysz. Dobra, moi drodzy, jest Thunderbolt. O Boże, cudowne ataki. Normalnie wolałbym Thunderbolta. Natomiast ja go nauczę Thundera, ponieważ tam pada deszcz, więc Thunder ma chyba 100% celności, jeżeli dobrze pamiętam. Więc bierzemy. Masz lepszy specjalny atak, więc ten Fire Punch ci się nie przyda. Resztę ciosów zostawię, natomiast tak jak mówię, no Thunder w tych warunkach jest lepszy. Może normalnie będę miał Thunderbolta, ale tutaj sobie... tu bym sobie zostawił po prostu tą. Teraz tak, zobaczmy jeszcze boksa, bo ja trenowałem tego Sasquatcha, tylko kurczę, ja go chyba nie wytrenowałem odpowiednio. Znaczy trenowałem dużo, ale czy wystarczająco? Który ty masz poziom? 35, kurczę, trochę niski, ale myślę, że i tak będzie lepszy od zamiast Harrowka, bo on ma ciosy lodowe, które są super efektywne. Rapidash, jak przyjmuje teraz ten typ elektryczny, no to już ciosy elektryczne nie są super efektywne. Nie wiem, jak to będzie, powiem wam, naprawdę nie wiem, jak to będzie. Strasznie dlatego tyle treningu miałem, bo się po prostu obawiałem, strasznie się obawiałem tej walki. Mam nadzieję, że jakoś ona mi po prostu pójdzie. Może właśnie jeszcze jakieś dobre przedmioty by się przydało dać moim Pokemonom, no fajnie by było. Na przykład Choice Scarf dla jakiegoś wolniejszego Pokemona. Oj, dobra, dla kogo? Może Blingridge, on jest dość wolny. Nie wiem, czy nawet z tym go wyprzedzę, ale no zobaczymy, zobaczymy. Focus Band zawsze się może przydać, jak najbardziej. To Focus Band może dla mojego Sharpedo, bo on taki trochę papierowy. Ale no pytanie, czy zadziała. Mystic Water. W sumie Kofagrigus może nawalać ciosami kamiennymi, które są super efektywne, ale tam pada deszcz, ta woda też może być całkiem dobra. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Co my tu mamy? Quick Claw. No, Quick Claw czasami działa, czasem nie. To różnie tam z tym bywam. Air Balloona nawet mam jednego. Okej. Dobrze, dobrze, dobrze wiedzieć. Tak, to co? Te Black Belty, Miracle Seed. Wiecie co? Może King's Rock? Mam nadzieję, że niektóre... No, tylko właśnie które. Nie, zrobimy tak. Quick Claw dla mojego Milomuta, bo on wcale nie jest aż tak szybki, niestety. A może dajmy wszystkim, bo Rapidash jest cholernie szybki, więc może akurat któryś Quick Claw mi uratuje życie. Nie wiem. Jakoś nie jestem do końca przekonany, ale zobaczymy. A jeszcze muszę tylko, no mówię, kurczę, żałuję, że tego Sasquatcha nie wytrenowałem odpowiednio mocno, bo to może boleć, że mam za niski level. Wiem, że Rapidash ma 37, a niektóre moje Pokémony nawet 40, ale no trening tutaj był wskazany. Tak jak mówię, ten Pokémon ma dodatkowe dwa paski życia, to jakby znacznie utrudnia mi robotę, więc no nie ma chyba co się dziwić, że trenowałem. No trzeba, czasami trzeba. Natomiast tak jak mówię, jak czasami będzie jakiś stream z trenowania, to po prostu tam nie będzie nic fabuły. Zresztą na ostatnim też fabuły nie było. Natomiast chodzi o to, żeby tutaj czasami ten trening naprawdę miał sens, żeby w miarę szybko to wszystko poogarniać. Dobra, będzie trzeba tak, tutaj zrobić taktycznego save'a. Zastanawiam się, od którego Pokemona zacząć, natomiast ja myślę, że niech to będzie mój Pokemon stalowo trujący. Ja spróbuję zatruć, słuchajcie, nie wiem, czy się uda. Ale chciałbym spróbować zatruć tego Rapidasha, bo to by naprawdę dużo mi dało. Mam cios trujący, który może zatruć, plus abilitkę Poison Touch, więc to prawdopodobieństwo zatrucia jest całkiem sporem. No dobra. Tą scenkę już znamy, nie ma sensu. Ostatnio był inny klimat, bo to było w sumie w nocy, a teraz jest taki typowy dzionek. Dobra. Kurczę, boję się tej walki jak nie wiem co, naprawdę. Ale no mówię, mam prawo się bać. Dostałem ostatnio niezły łomot od niego, ale też nie byłem przygotowany. Dzisiaj to nawet startera nie mam przy sobie. No ale gdzie tam ognisty starter, kiedy tutaj burza się rozpętuje i pada i wieje i w ogóle. Tak średnio. Znaczy ja wiem, że ciosy dźwiękowe są dobre, ale... Ten Weather Ball, który tutaj ma ten wodny oczywiście w tych warunkach pogodowych, zrobiłby swoje. No dobra, dobra, oho, i się dzieje, masakra. Masakra. No, ciemne chmury nadeszły. Oj, Rapidash, chciałbym, byś był moim Pokemonem. Może kiedyś.
Ojejku. Dobra, oby ta walka w miarę dobrze przebiegła. Mam jakieś hyperpotiony, mam revive, no muszę się ratować jakoś. A może nie będzie tak źle. Może będzie całkiem fajnie. Ale też jego staty są mocniejsze, to mnie wkurza coś takiego. Wiem, że liquidation byłoby dobre w deszczu, no ale tak jak mówię, spróbujmy zatruć Weatherball. Masakra. No i nie zatrułem oczywiście, ajajaj. Ej, wiecie co? Ja bym spróbował się poratować hyperpotionami. Może użyję jakiegoś gorszego ciosu, jakiegoś, nie wiem, niezbyt efektywnego, licząc, że zmienię poksa. Czy coś. Nie, dobra, coś czuję, że zmarnuję tylko mnóstwo przedmiotów leczących. Ale no, nie wiem, może użyj czegoś innego. Dobra, o! Na to liczyłem. Mam nadzieję, że teraz Weatherbola przeżyję. Błagam, no zatruj go. Discharge, ojejku, przeżyłem. Jest zatruty! To nie jest niestety Badly Poison, ale co rundę będzie brało tyle samo. Doskonale. Dobra, teraz to... ej, ja nawet mimo Choice Scarfa jestem wolniejszy. No niestety, mój Blingrish jest wolny, a Rapidash jest szybki, więc u niego ten Choice Scarf się nie nadał. Dobra, ale teraz jestem naprawdę dobrej myśli. Zróbmy tak. Electoburst. Zobaczmy, jak się prezentujesz w walce. Nie no, epicko. Mam nadzieję, że przeżyjesz, chyba że dostaniesz z Weatherbola, no to średnio. Hurricane. Nie wiem, dlaczego użył ciosu not very effective, ale o nie, konfuzja. Dobra, nie zadziałała. No niestety... Typ elektryczny trochę rezistuje tutaj to wszystko, no i jest Weatherball. Jest Weatherball, on ma cały czas jeszcze jeden cały pasek zdrowia, więc uważajmy. I to bardzo. Kofagrigus, czy ty nie masz czasami protekta? Kurde, wywaliłem mu protekta, teraz to żałuję. I to bardzo. No dobra, no nic. Tak jak mówię, może użyjmy, no Skald jest mocniejszy, może poparzyć, ale teraz to już nie poparzy. Dobra, bij ze Skalda, mimo że not very effective. Znaczy nie not very effective, tylko nie bije super efektywnie, no jest siła, dobra. Musisz go, o nie, dobra, no niestety. No niestety nie, niestety Discharge teraz wszedł, szkoda. Ale my walczymy dalej. Słuchajcie, mam cichą nadzieję, że ten Sasquatch jest szybki, oby mnie nie zawiódł. Bo to jest szybki Pokémon, naprawdę. No i mogę, a mogę użyć Ice Sharda, dobra, wiecie co? Ice Shard. Chociaż on bardziej bazuje chyba na... Dobra, mimo wszystko Ice Shard. Zróbmy ile możemy. Cios z Priority, no nie ubił go. Discharge, ja wciąż żyję. On pada, w tym momencie pada. Doskonale, pokonany. Jak widać, trening dał odpowiednie skutki i z tego się strasznie cieszę. Storm Rider. I co teraz, co teraz? Rapidash, wybacz, że musiałem cię pokonać, ale musiałem to zrobić. Tak, och, cholera, Rapidash, jesteś taki rozczarowujący. Okej, okay, tak, zrobili ze mnie głupca, że to ciebie wybrałam tutaj. O, Rapidash chyba jest zdenerwowany takimi słowami. Tak, lepiej się stąd zmywajmy, no, lepiej się zmywaj. Dachlia. Tak, masz szczęście. Dobra, w Westar City. Właśnie mówiliście, że oni się tutaj tytułują rzeczywiście tymi tutaj wojskowymi stopniami. Ojejku. To było ciężki pojedynek. Co jest Rapidash? Ponita jest szczęśliwa, to najważniejsze. Ponita i Rapidash dziękują nam za pomoc, super. Doskonale. I co? I zniknęły. No cóż, no tak bywam. Dobra, ja się muszę podleczyć. Nie wiem, czy tam będzie jakieś leczenie. Tu jest możliwość, więc skorzystajmy z niej. Ja mam nadzieję, że... Mówiliście mi, że ponoć jest... jest możliwość, żeby był tutaj... ten... że będą takie mocniejsze Pokémony, na których będzie lepiej się trenowało. No ja mam taką nadzieję. Bo ja naprawdę potrzebuję takich Pokémonów, które dają dużo expa, które są w najwyższych formach i rzeczywiście ten trening wtedy będzie znacznie przyjemniejszy. No nie, tutaj nie przetnę tego, tam nie przepłynę, no niestety. A czy tu jest już miasto? Nie, ta droga jest strasznie długa. Dobra. A może jako pierwszego... O, ten się jeszcze na mnie wykazał, pokażę wam jak on tutaj pięknie walczy, jaki on jest w ogóle dobry. Ostatnio mówiliście, że to jest prawidłowe nawiązanie do tej story, że rzeczywiście ten jeden nazywał się chudy, nawet użył tekstu, tylko że zamiast mówić, że ma węża w bucie, to powiedział, że ma Ekansa w bucie. Fajne nawiązania. Myślę, że naprawdę spoko. O, Intimidate. Szkoda, no ale dobra, Icicle Crush. Quick Claw zadziałał. Już nie wiem, czy byłbym normalnie szybszy, czy nie. Dobra. W sumie to są dwa Pokémony typu normalnego, jakby nie patrzeć. Dobra, ale teraz bić Ice Sharda, doskonale. Doświadczonka dużo. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Skyplate, to może się przydać. Nie zaprzeczę. Dobra, to tutaj podleczmy go tak troszkę, bo troszkę, ale jednak.
zasługuje, żeby trenować. No. Mail. Co tam masz? Bufalanta. No dobra, czyli zaraz spotkamy pewnie jeszcze Miltanka, no chyba, że same byki, no to był Tauros, Bufalant. Ten przynajmniej nie zmniejsza mi ataku, więc liczę, że Icicle Crush od razu mocniejszy. Jeszcze flinczuje, to jest wspaniałe w tym ataku. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobre, że może dać taki efekt. No nie musi, ale może. Tak jest. Tak jest. Dobrze jest. No powiedzcie mi, że tu jest już miasto. Tak mi się wydaje, że powinno być jakieś. Nie, to jest jakaś grota Stilixa? Co jest grane? Nie wiem, ale przydałby się teraz. No dobra, mamy ognistego, nawet dwa ogniste Pokémony, więc gdybym brał jeszcze startera jako trzeciego, to tak średnio. Tu można coś łapać, jeszcze nie wiem co. No na razie Ripple działa, więc poczekajmy. O, aż przestanie działać. Dobra, zobaczmy, jakie Pokémony tu występują. Może coś nowego, coś fajnego. Senseless. No nie do końca tego chciałem. To wiecie. Twoje ziemne ciosy mi niewiele robią, ale może znajdziemy coś nowego po prostu. Jest Onix, no skoro to grota Stilixa, to muszą być jego wcześniejsze formy. Spoko. Lecimy dalej. Tu od razu mnie coś atakuje. No jest oczywiście Roombug, którego nie lubię, bo ma tą... Często, nie zawsze, on może mieć różne abilitki, ale ma tego Aftermesha, który przy treningu mnie zawsze denerwuje. Co z tego, że go rozwalę na szybko, jak on i tak rani nas potem po walce. Więc nie chcę z tobą walczyć, robaczku, wybacz mi. Liczyłem, że znajdę coś rzadkiego, no ale mówię, może w końcu się trafi. Te nowe Pokémony mają niestety dość małe szanse często na trafienie. Nie licząc Roombuga. On ma dość duże prawdopodobieństwo, jak widać. Dobra, uciekaj mi, uciekaj. Ohoho, no nie, oni wszyscy tutaj? A co ty stanąłeś przeciwko nim? Nie wiem. Plany generała, kto jest generałem? Tego starca, co? On go chyba nie przepada za nim, Trey. Tak, nie jestem psem na jego uwięzi. Co jest grane? Są też tamci, z którym już walczyliśmy. No zobaczmy, kto dołączył do imprezy. Judy. Złe miejsce, zły czas, jak zwykle, co? Co? Nie, ja z nim nie współpracuję. Będzie musiała zabrać go siłą do generała, okej. Czyżby tym razem chciała walczyć swoimi Pokémonami? No zobaczymy. Nie, A and B będą z nami walczyć. Okej. Okej. Ja już raz was pokonałem. Mieli wtedy pałniardy. Pierwszy raz nie dało się ich pokonać, ale później jakoś się udało. Druga walka, jak już zmienił mój starter formę, była znacznie prostsza. Co jest? Tak, jak wiele razy. Mam ci mówić, że... To ja tutaj wydaję rozkazy. Dobra, już się kłócą. Czy oni też są robotami? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Znaczy, właśnie mówiliście, że to może są roboty, a może to są bardziej nawet nie androidy, tylko... A może androidy, albo cyborgi. Że mają tak jakby... no wiecie, własny sposób myślenia. Może i są robotyczni, ale myślą. O, pamiętali walkę w bibliotece. Czy każdy z nas zajmie się jednym? Czy to będzie podwójna walka? Nie mam pojęcia. Tak, postanowiliście połączyć siły. Tak, nie zamierzają skończyć tak jak na kampusie ostatnio. No dobra. Come on. Jestem gotowy. Jestem gotowy na tę batalię. No i pytanie, czy to będzie podwójna, czy każdy weźmie swojego? A, podwójna. To co, oni mają dalej po jednym Pokémonie? Czyżby to już były Bisharpy? O, tak, jest Shiny Bisharp, jest zwykły Bisharp. Ale ja myślę, że to nie jest problem. Szczególnie... ten Sabolcik tak wygląda z przodu? Czy on ewoluował? Nie wiem już. Powiem tak, Lavaplume bije dwóch przeciwników, więc jest genialnym ciosem. Jeszcze poparzyłem jednego z nich. No, Sabolta też uderzyłem, ale no, ja bym sam tę walkę na luzie wygrał. Jeszcze dwa razy ich poparzyłem, no. Fajnie, że twój Sabolt dobija, bo to ja zrobiłem całą robotę. Asuren jest mocne. Ale no, sorry, to jest już koniec. Zakończ to... low kickiem. Co jest? Sucker Punch? No nie działa. Dobra. Okej, okay. Wygrywamy. Wygrywamy ten pojedynek. A and B stali się mocniejsi, ale no sorry, Bisharpy nie mają szans z moimi ognistymi poksami. Tak, bracie, error. Są zbyt silni MP4. Okej, okay. Tak, better retreat.
Da, no mamy zmykajcie, czy co tam powiedzieliście. No widzisz, gdyby nie, to miał być problem. Train. No. Co jest grane? Co tu robi ten rapidarz? Przybyły znowu. Dlaczego one tu przybyły? O co chodzi? Co? Ten rapidarz powinien być w rękach Teamu Dimension. Nie mów mi, że... Ha! Zadziałałem. Jesteś silniejszy, jesteś lepszy niż myślałem, Judy. A żebyś wiedział. Okej. Co? Skanuje? A, bo on ma skaner w sumie w oczach, albo przynajmniej w jednym oku. O, teraz już wszystko rozumiem, co jest grane. Ten rapidarz musiał cię śledzić, ponieważ jest wdzięczny za uratowanie swojego dziecka. No i ta Ponita ma na ciebie baczenie, no o co chodzi? Czyżby stało się to, co ja myślę? Tak, to wszystko jasne. Rapidarz uznał, że jego dziecko jest gotowe podążać swoją własną ścieżką. No i z kim byłaby lepsza ta ścieżka niż z trenerem, który go uratował? Doskonale. Doskonale. Nie, no powiem tak. Ponita dołącza do mojej drużyny. Nie dajemy jej żadnej ksywki. Trafia do PC. Rapidarz jest wspaniałym Pokemonem. Chce go trenować, ewidentnie. Tak, już masz dość patrzenia na to. A co zrobi Rapidarz? No. Tak, chce się zemścić na Team Dimension za to, co zrobili jej dziecku. Okej. Masz prawdziwą wolę walki. Tak, siła X Pokemonów. Ej, no chyba nie dołączy do niego. No nie, naprawdę? No nie, Rapidarz dołączył do niego i chcą razem zemścić się na Team Dimension. Znaczy fajnie, tylko no dobra, moja Ponita przekroczy umiejętności swojej matki, zobaczycie. Jestem o tym przekonany. Da, nie myśl, że to wszystko zmieni moje zdanie na twój temat. Tak, kolejny raz będzie inaczej, powiadasz. No, skoro tak mówisz, dobra, Sabolt, idziemy. Ten Sabolt to nie taki zły Pokémon. Fajnie byłoby go mieć, ale nie wiem, gdzie go w ogóle można zdobyć nawet. No powiem wam, że doskonale. Doskonale. Teraz, o, Kecleon. Teraz, gdy Ponita jest moim nowym Pokémonem, to mówię, no trzeba trenować. Za Kecleona powinno być dużo doświadczenia, tak sobie myślę. No, bez Lucky Egga 524 to już są takie fajne liczby, powiem wam, fajne liczby. Czy tu jest wyjście? Nie, jeszcze nie, ale tu już jest, dobra. Ale wciąż nie wiem, czy tu coś nowego można spotkać. Po prostu nic nie spotkałem nowego, ale mówię, jest duża szansa, że w tych niektórych lokacjach po 1% prawdopodobieństwa jest na jakieś nowe poksy. Dobra, spróbujmy ostatni raz. Ostatni Pokémon? Jest to niestety Rayorn. Jeszcze go nie spotkaliśmy dzisiaj, ale no... To nie jest Pokémon, którego chciałem do szczęścia. I co my tu mamy? West Star City, no w końcu dotarliśmy do nowego miasta. Takie miasto ziemne, bym powiedział. Widać, że takie, o, już widzę, że klimat dzikiego zachodu będzie. No zresztą ten cały kanion mnie tu powinien przyzwyczaić do tego. I co, nie ma tutaj nic? No dobra, są Chikabu, Pokémony, które dobrze znamy. Ale no nic więcej na razie nie widzę. Tu jest sala! Doskonale. Ej, dlaczego Blastoise blokuje przejście? Dlaczego on ma bliznę na oku? Wygląda epicką. Ciekawie. Dobra, taka interesująca muzyczka. No siema, amigo. Okej. Dobra, mogę gdzieś tu wejść, rozejrzeć się troszeczkę? Chciałbym. Co to miejsce jest opuszczone? Na to wychodzi. Ghost Gem. Okej. Tam jest jakiś w ogóle chyba ten. Jak wygląda wioska? Taki wiecie, malunek naścienny. Ta jaka straszna masakra, boi się takich kobiet. Strasznie wygląda. Dobra, chodźmy dalej. Ej, a wy co tu blokujecie? Co off limits? Masakra, dlaczego mnie nie wpuszczą? Co tu się dzieje? To w ogóle bym pomyślał, że wygląda jak odznak, ale nie, to jest jakaś kopalnia chyba po prostu. A może tu jest jednak lider?
Nie wiem, co jest salą tak właściwie w tym mieście. Myślałem, że sala jest... A nie, no to jest Pokémon Center. Boże, nie wiem, dlaczego pomyliłem tom. Dlaczego ona jest taka straszna? Tu jest muzyka taka typowa z centrum Pokémon, ale jest jakaś... trochę creepy. W ogóle to jakoś poprzewracane. To miejsce jest mocno creepy. Naprawdę. Okej. Jakaś ta muzyka taka trochę niepokojąca. Ta również. To miasto to jest takie chyba miasto duchów trochę, co? Tam jakieś tutaj, zobaczcie, co tu się dzieje. Masakra, nie wiem, o, tu nawet wyjść nie można z tej strony. To miasto wygląda mi na bardzo podejrzane, ale trzeba będzie się w nim zorientować, ale to i więcej już w kolejnym materiale. Jeżeli ten wam się podobał, koniecznie strzelcie lajka, subskrybujcie, a my widzimy się już wkrótce. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czołem i na razie. Hej!